Cześć, jestem Kamil, ale wszyscy znają mnie jako profesor, dlatego że pasjonuję się sportem, sztuką walki, jaką jest jiu-jitsu i według moich wszystkich przyjaciół mam analityczne podejście do tegoż sportu walki. Stąd wziął się najprawdopodobniej mój pseudonim. Kilkanaście lat temu zafascynowany wyczynami Royce'a Gracie zacząłem trenować jiu-jitsu pod okiem mojego trenera Radka Turka. Przy nim nabyłem pasję do tego sportu i wtedy też na początku zacząłem oglądać turnieje LCC, które odbywały się w tych czasach w Emiratach Arabskich, właśnie w Abu Dhabi, i w tym momencie pojawiło się marzenie. Marzenie wejścia na szczyt, marzenie możliwości uczestnictwa w tak prestiżowym turnieju. Jiu-jitsu zacząłem trenować w 2005 roku. Wcześniej trenowałem taekwondo razem z Kamilem Umińskim i to on tak naprawdę zaraził mnie tą pasją, wciągnął mnie, namawiał mnie wielokrotnie przez długi czas, żeby przyjść na trening do Radka. On równolegle trenował taekwondo i jiu-jitsu. No i jak już przyszedłem, to wsiąkłem. Zakochałem się i od tego czasu zostałem w jiu-jitsu. Najpierw ja, później Kongo, Janiszewski Tomek. W 2011 Kamil i regularnie od tamtego roku na każdych mistrzostwach świata był, także jak już mieliśmy trzech później zawodników na DCC, to poziom szedł do góry. Od jakiegoś czasu zajmuję się tylko i wyłącznie sportem szeroko pojętym. Wcześniej pracowałem gdzieś tam w jakichś korporacjach, ale rzuciłem to w cholerę. Zajmuję się jiu-jitsu, prowadzę zajęcia, komentuję UFC. Także no, living the dream. Teraz jakby główny cel to ADCC, później Mistrzostwa Świata w grapplingu, także dużo się dzieje. Watson jest takim typem, który bardzo ciężko pracuje, poza tym ma jeszcze to coś, ma ten dryk. On jest taki nieprzewidywalny na zawodach, ciężko się z nim pracuje na treningach, bo delikatnie mówiąc się opieprza. Na zawodach to zawsze 120-130%. Nie wiadomo, co tam mu podpowiedzieć, bo no jest w stanie wskoczyć na dużo wyższy poziom, tak? To będzie mój czwarty występ na tym turnieju. Trzy razy poprzednie niestety nie udało mi się złapać. Powiedzmy, w tej klasyfikacji nie udało mi się zdobyć medalu. Liczę, że przysłowie do trzech razy sztuka nie będzie adekwatne. Ja za czwartym razem zrobię wszystko, żeby zwyciężyć ten turniej. No, ADCC jest takim moim marzeniem od wielu, wielu lat, odkąd tak naprawdę dowiedziałem się o tym turnieju. Na początku, w 2007 roku, Radek tam się zakwalifikował po raz pierwszy, wtedy skumałem, co to jest. Wtedy to jeszcze było dla mnie nieosiągalne, ale po jakimś czasie zaczęło się robić coraz bardziej realne. No i w końcu, po wielu latach, po wielu próbach, zakwalifikowałem się, dam z siebie wszystko. Od 10 lat nasza sekcja ma związek z ADCC, bo jeździmy regularnie i widzę, że dużo zależy od losowania. Powiedzmy, że w drugiej rundzie jest 99% szans, że się trafi na typa z tytułem Mistrza Świata. Albo aktualnym, albo byłym, albo w kimonach, albo bez, albo kategorię wyżej, albo kategorię niżej. Tak, ponieważ tu jest 11 kg od kategorii do kategorii, w IBJJ-cie jest trochę mniej. Bardzo ciężko jest pogodzić pracę jednocześnie trenera, instruktora i zawodnika, i będzie to wiedział tylko ten, który w ten sposób żyje. Ja staram się to robić.
Przede wszystkim staram się każdego dnia rozwijać swoje jiu-jitsu dzięki właśnie moim podopiecznym, dzięki zawodnikom, z którym trenuję i w międzyczasie też się przygotowywać. Jest to trudne, jest to niezwykle trudne, ale myślę, że skoro udało mi się już kilkukrotnie zdobyć tytuł mistrza Europy, no może być to skuteczne. Jestem zdania, że chłopaki są w stanie rozprawić się z tymi, ze wszystkimi, którzy się zakwalifikowali, tak? Nieważne gdzie. Z tymi, którzy zostali zaproszeni, no może być kłopot, bo to są tacy zawodnicy, powiedzmy kadra jednego kraju, kadra drugiego kraju i to są profesjonalni zawodnicy, tak? Każdy z moich trzech, oni normalnie pracują. Trenuję oczywiście na macie bez kimon razem z chłopakami z Berserker Team Warszawa pod okiem Radka Turka. Mamy bardzo mocną ekipę, także techniki robię tam. Dodatkowo z Kamilem Goleniem przygotowuję się fizycznie. Pracuję nad wydolnością, wytrzymałością siłową, także jestem na dobrej drodze. W przygotowaniu do tak ważnego turnieju, jakim jest EDCC, jest tak naprawdę, oprócz przygotowania tego stricte sportowego, jest ważny także higieniczny tryb życia. Należy niezwykle dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie, przede wszystkim co za tym idzie, też oczywiście czyste odżywianie. Pamiętajmy, że też jest bardzo ważny aspekt duchowy, czy tam ten aspekt mentalny, który też właśnie, szczególnie teraz przed tym startem, bardzo dbam, staram się cały czas spotykać z moim coachem mentalnym, dużo rozmawiamy na temat startu, na temat bieżących problemów, ponieważ w takich momentach, gdy się w trakcie tych przygotowań upada, jest to niezwykle ważne. Bardzo ważne jest też wsparcie przyjaciół, mam wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy mi pomagają, wspierają, dopingują i jest to naprawdę wspaniałe, bo czuję, że nie jestem w tym sam i jesteśmy tu drużyną. ADCC jest taki dziwny turniej, bo tam są takie niepowtarzalne zasady i te zawody odbywają się raz na dwa lata. W IBJJ jest hierarchia ustalona, powiedzmy tam jest mniej roszad, bo te zawody są regularnie. W każdym większym mieście Rio Open, Poznań Open, Barcelona Open, wszędzie Open, 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 Mistrzostwa Świata, Europy, kimona bez kimon, Azja i tak dalej. Tutaj mamy raz na dwa lata, poza tym są Mistrzostwa Europy albo jakieś Mistrzostwa Kontynentów raz na rok. Także to są naprawdę rzadkie zawody i rządzą się swoimi prawami. No. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę być w takiej elitarnej ekipie reprezentującej Polskę. Bardzo się cieszę, że jest nas trzech z jednego klubu i Gumisz i Kamil razem ze mną się tam zakwalifikowali. Janek też w mojej kategorii, to bardzo, bardzo mocny zawodnik. Myślę, że nikt nas nie docenia, nikt nie daje nam szans, ale myślę, że możemy spokojnie tam uczyć nosa wielu faworytom. Watson, nieprzewidywalny na zawodach, zawsze 120-130% normy, na treningu zawsze 80%. Nie wiem, z czego to wynika, ale ma tą motorykę, ma taką swoją wyobraźnię, więc może zaskoczyć. Im lepszy zawodnik, im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka Watson. Kamil Miński, doświadczony, czwarty raz w Mistrzostwach Świata. Obijał się z najlepszymi w Europie. No, tych 4 lat, 8 lat jest najlepszy w Europie. Także wszystko zależy od losowania, od dyspozycji dnia, bo poziom jest naprawdę wrażliwy.